Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia jest pan Stanisław Karczewski, senator, były marszałek senatu. Witam bardzo serdecznie, panie dzień marszałku. Dobry, dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie marszałku, tak to się składa, że od no, tak naprawdę kilku ładnych miesięcy, co jakiś czas wracamy do tematu zarzutów wobec marszałka senatu obecnego, urzędującego pana marszałka Tomasza Grodzkiego, bo ta sprawa cały czas jest rozwojowa, a zdaje się, że w centrum tej sprawy jest fundacja, którą powołał do życia pan marszałek Tomasz Grodzki. Wtedy, kiedy jeszcze marszałkiem Senatu nie był, kolejne zatrzymania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kolejne zarzuty wobec byłych współpracowników lekarzy pana Tomasza Grodzkiego i znowu zarzut wobec tej fundacji pana marszałka, no zarzut, można go określić praniem brudnych pieniędzy, no wpłaty od pacjentów, nielegalne wpłaty, wymuszane wpłaty i później wypłaty. Ale w tym wszystkim ta fundacja, jak pan patrzy na te zarzuty? No, z takim zażenowaniem, przykrością, bo przecież jestem i lekarzem, i politykiem. Chciałbym, żeby no, nie było takich zarzutów, nie było takich, takich sytuacji, o których pani redaktor mówi. To jest przykre dla środowiska lekarskiego, ale faktycznie no, każda fundacja powinna być niezwykle transparentna. To w każdej fundacji powinno się dbać o to, żeby wszystkie wpłaty, wypłaty, przepływ środków były bardzo dobrze zaksięgowane, były księgowane, dobrze zaksięgowane i dobrze później w sposób transparentny mogły być pokazane. A widać, że nie, dlatego że osoby, które przecież występują w mediach, mówią o tym, no wpłacały bez żadnego pokwitowania w różnych okolicznościach. Wygląda to bardzo nieładnie. Ja bardzo żałuję. Ja życzyłem panu marszałkowi Grodzkiemu tak po koleżeńsku, po ludzku, jako lekarz, jako polityk, jako były marszałek, żeby zrzekł się, życzę mu, żeby się oczyścił z tych zarzutów i bardzo źle się stało, że pan marszałek Grodzki kryje się w dalszym ciągu za immunitetem. Już w tej chwili nie sam, tylko z grubą wszystkich senatorów większości senackiej. Oni stanęli za nim murem. Ja miałem nawet taką nadzieję, że pan marszałek jednak no, wykaże jakąś skruchę, przeprosi za tą sytuację. Może nie powiem, że przyznałem się, tak, brałem łapówki, ale powiem, że to jest przykre, że nie widziałem tam widać taką butę, taką arogancję, brak jakiejkolwiek pokory. To też jest taki element, który powinien być jak najdalej od polityków, od polityki, prawda? Zawsze mówiłem, że praca polityka to pokora, pokora, pokora i praca, praca, praca. 6 razy P. I tak powinno być również w przypadku pana marszałka Grodzkiego. Nie zrzekł się immunitetu, nie podda się weryfikacji, nie będzie potraktowany tak, jak wszyscy. Mówi, że podda się weryfikacji wyborców, czyli po prostu nie, jak no, będą wyborcy. Wybory, to wyborcy no, ocenią, nie, będą mieli wiedzę. No ale właśnie, tu moje pytanie. Czy jest... rzeczywiście będą wyborcy mieli wiedzę? No bo przecież ta wiedza nie jest upubliczniona. Prokuratura nie przedstawia dowodów, bo ich na razie przedstawić nie może. Do tego jest sąd, a nie kampania wyborcza. Wybory absolutnie są polityczne. No, pan marszałek Grodzki doskonale wie, że w tamtym okręgu jest olbrzymie poparcie Platformy Obywatelskiej, że tam no, każdy, czy prawie każdy kandydat wygrywa wybory do Senatu. No, realnie mówię w tej chwili, no, jestem politykiem już od wielu lat i zdaję sobie doskonale z tego sprawę. Choć pan marszałek Grodzki jest wyraźnym obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej, ja myślę, że Donald Tusk, realnie patrząc na przyszłość swojej partii, nie wystawi pana Grodzkiego w wyborach. Takie mam przeczucie. Dobrze, jeszcze jedno zdanie na temat tych kolejnych informacji, bo ja pamiętam, jak ta sprawa z panem marszałkiem Grodzkim wypłynęła na światło publiczne, wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze no, oskarżenia jednak formułowane przez byłych pacjentów czy ich bliskich wobec pana marszałka, to wówczas od razu pojawił się temat tej fundacji, którą założył pan marszałek i wówczas pan marszałek tłumaczył się, że ta fundacja powstała po to, żeby między innymi zamawiać czasopisma medyczne, specjalistyczne, żeby mogli się lekarze w szpitalu w Szczecinie rozwijać. No dziś widzimy, że to są sumy tam, które wpływały no, przekraczające grubo 1 000 000 zł, więc trudno sobie wyobrazić, że to szło na prenumeratę. No, o tym można było całe wydawnictwa kupić. No, w tej chwili dostęp do w internecie, do wiedzy jest wystarczający i to nie trzeba kupować już. Ale to zaszły sprawy takie z przeszłości. Faktycznie kiedyś trzeba było kupować. To mówię już tak jako praktyk, prawda? Trzeba było kupować
pisma zagraniczne. W tej chwili wystarczy wykupić się w internecie. Nie ma żadnego problemu, choć też na to są potrzebne, potrzebne są środki. Ale dowiedziałem się niedawno o tym, że nowe władze Naczelnej Izby Lekarskiej, młodzi lekarze, młodzi ludzie planują wniesienie takiej inicjatywy, która polegałaby na oddzieleniu dla ordynatorów pracy w publicznej, niepublicznej służbie zdrowia, bo ten styk między publiczną i niepubliczną służbą zdrowia jest takim, takim obszarem niepewności dużej. No jest taki, zawsze jest okryty jakąś niepewnością i też podejrzeniami, prawda, o jednak... No, panie marszałku, przepraszam, ja wejdę w słowo i odwrócę to, a może właśnie pewności dla pacjentów, że jak się udadzą do ordynatora prywatnie, to później będą mogli liczyć na szybszą operację inne i operację traktowanie. Ordynata. Nazwijmy to inne traktowanie. No tak, to są pamiętne te słowa pana marszałka, który powiedział, że kopertę dostał, ale dostałem, proszę przeczytać dalej, w gabinecie prywatnym. No panie redaktor, była pani zapewne w gabinecie prywatnym, czy u stomatologa, czy u kardiologa, nie wiem u kogo, prawda? Każdy z nas gdzieś tam był. No ja tu również do stomatologa chodzę, ale swojej pani doktor w kopercie nie noszę pieniędzy. Panie marszałku, zmieniamy temat. Ja spoglądam jeszcze, jaki mamy czas. Dzisiaj dużo mówimy o zdrowiu, o profilaktyce. Rusza taki specjalny program, który jest powołany z inicjatywy Pary Prezydenckiej w różnych miastach w Polsce. Mobilne punkty profilaktyczne. Będzie można się zbadać, będzie można sprawdzić różne aspekty swojego zdrowia. Nawet ci, może nawet szczególnie ci, którzy przez ostatnie lata ten temat bardzo mocno zaniedbali, a niestety jest nas wielu takich zaniedbujących. Jak pan ocenia, nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako lekarz, no potrzebę na takie wydarzenie? Jako lekarz i praktyk, powiem, od razu zacznę od tego, może tak troszeczkę od końca. W tej chwili dyżuruję, ponieważ brakuje lekarzy i to bardzo brakuje, więc nawet dyżuruję nie tylko u siebie w oddziale, ale również dyżuruję w NPL-u, to jest Nocna Pomoc Lekarska Świąteczna, świadczę tam usługi. Plaga, dosłownie plaga naciśnienia tętniczego. Ludzie przychodzą, źle się czują, nigdy w życiu nie mierzyli ciśnienia, nigdy się na nic nie skarżyli. Przychodzą z ciśnieniem 200 na 120. Młodzi ludzie. Więc te punkty są absolutnie konieczne. Te punkty powinny być w całej Polsce. Te punkty, gdzie powinno się zbadać. Przecież samochody sprawdzamy co roku. Każdy musi sprawdzić stan techniczny, zobaczyć, czy jest żarówka, hamulec i tak dalej. A my się nie badamy w ogóle, prawda? Jest no badanie ciśnienia to jest tak proste, że możemy na dobrą sprawę sami nawet zbadać w domu. Sami, ale ci chorzy, którzy do mnie przychodzą, zgłaszają się z bardzo silnymi bólami głowy, z różnymi dolegliwościami, już nie wchodzimy w szczegóły, okazuje się, że jest wielkie, olbrzymie ciśnienie, prawda? Tych chorych należy by wszystkich, nie chorych, no, ale już chorych w tym momencie, prawda? No bo takie ciśnienie to już choroba jest. Ale tą chorobę to trzeba rozpoznać wcześniej, to trzeba te zagrożenia eliminować. No, jesteśmy społeczeństwem niestety bardzo dobrze, że intensywnie pracujemy, że jesteśmy społeczeństwem bardzo ambitnym. Przecież ten wzrost gospodarczy, my mówimy, że to zasługa Prawa i Sprawiedliwości, naszego programu. Tak, ale to jest zasługa ludzi, którzy bardzo intensywnie, ciężko pracują, nie odpoczywają, nie badają się i takie punkty i dbałość o zdrowie, dbałość o profilaktykę i pokazanie tego, jak istotna jest profilaktyka, jest bardzo ważne. I ja tylko panu prezydentowi bardzo serdecznie, czy parze prezydenckiej, bo to chyba para prezydencka, tak? Bardzo serdecznie dziękuję i pracujemy, właściwie jest opracowany taki program profilaktyki, który mam nadzieję zostanie wprowadzony. To bardzo szeroki program, taki, który właśnie będzie umożliwiał, też zachęcał, trochę też i, no nie chcę powiedzieć zmuszał, ale przymuszał w pewnym sensie ludzi do tego, żeby się badali, żeby po prostu się badali i dbali o zdrowie. Również monitorowali stan swojego zdrowia. Czy odpoczywali, czy się wysypiali. To jest bardzo istotne. Proszę sobie wyobrazić, bardzo często mówię o tym. Jest taka skala Lalonda. Jest w 1974 roku opracowana skala przez ministra zdrowia Kanady, która mówi o tym, że stan naszego zdrowia zależny jest od czterech czynników. Od środowiska, od genów i
Tam to jest po 16-20% i od naszych zachowań, od naszego zachowania ponad 50%, a od tego, jak funkcjonuje służba zdrowia, jaka jest dostępność służby zdrowia, tylko w 10%. Więc wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach. To jakim będziemy społeczeństwem, ile będziemy żyli, to zależy od nas, czy będziemy palić, czy nie będziemy palić. Kilka dni temu dzień bez papierosa. Każdy papieros to 11 minut krótszego życia. Papierosy w każdym momencie można rzucić. Osoby, które nie palą, mają szansę przeżyć 10 lat dłużej. O sprawach zdrowotnych jeszcze będziemy rozmawiać. Pan marszałek Stanisław Karczewski jest, przypominam, gościem Sygnałów Dnia, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie marszałku, to przejdźmy teraz do polityki. Jutro konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest konwencja, na której możemy się spodziewać znaczących zapowiedzi programowych? Nie, ja myślę, że nie. Przede wszystkim będziemy mówili o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji, ponieważ to jest konwencja partyjna, więc będziemy mówili również o naszej partii, w jakim miejscu jest nasza partia. Chcemy wygrać wybory, przygotowujemy się do wyborów w przyszłym roku. Jest już ten okres taki prekampanijny. Bardzo wielu polityków i praktyków mówi, że właściwie kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po wyborach. To jaki będzie wynik, zależy od naszej pracy, od naszej aktywności polityków i na pewno będzie to taka konwencja, która będzie nas mobilizowała jeszcze bardziej. Nie tylko nas, polityków, nie tylko naszych współpracowników, ale też i naszych członków. Ale to znaczy, że zapowiedzi programowych nie należy się spodziewać, bo wie pan o tym, że już giełda w mediach trwa. Ale to na ten temat. Najróżniejsze tematy są wymieniane. Bardzo ciekawe, interesujące. Zobaczymy. Jutro wszystko będzie wiedzieć. To ja jeszcze pozostanę przy temacie tego jutrzejszego spotkania, bo to jest tak, że pan senator powiedział o tym, że to jest w pewnym sensie, tak to zrozumiałam, diagnoza sytuacji, w której jest partia rządząca, opis tej sytuacji, ale to jest też tak, że ta sytuacja jest zupełnie szczególna, bo jesteśmy po pandemii i jesteśmy w trakcie wojny. Wojny, która się toczy czasami dosłownie kilkadziesiąt, 20-30 kilometrów od naszej granicy. Rzadko tak się zdarza, ale tak się zdarza. Odczuwamy wszyscy sytuację wojenną i wszystkie perturbacje z nią związane i prawdopodobnie będziemy je odczuwać jeszcze dalej bardziej. Więc rozumiem, że ten aspekt również będzie ujęty. Oczywiście. Dzisiaj jest setny dzień wojny. Wszyscy patrzymy za wschodnią granicę, chociaż też zaczynamy się jakoś trochę oswajać z tą sytuacją. No to zupełnie normalne. Gdybyśmy podchodzili do wojny, W pierwszych dniach to pewno byśmy też nie potrafili normalnie funkcjonować. Jadąc tu, tak sobie myślałem, przecież tak dużo mówiliśmy o firmach, które pozostały w Rosji. No jednak bardzo wiele firm, bardzo wiele również sklepów zostały i funkcjonuje tam nadal. Jakoś przycichła ta krytyka i jakby z pola naszego widzenia już te rzeczy są gdzieś na dalszym miejscu. Zajmujemy się bieżącą sytuacją, ale ta sytuacja jest bardzo ważna. Przedwczorajsza wizyta pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, członków rządu, bardzo istotna i ważna. To historyczna wizyta, która pokazuje, że mam taką nadzieję, ja mam taką nadzieję, że ta sytuacja wpłynie bardzo pozytywnie wpłynie pozytywnie na sytuację polityczną w Europie. Zmieni się zupełnie, zmienią się warunki polityczne i sytuacja geopolityczna. Będziemy mieli bardzo silnego, dobrego partnera W takim Ukrainie. Razie zapytam, panie marszałku, jak pan patrzy na przyszłość tej współpracy polsko-ukraińskiej? Bo teraz te warunki są szczególne. Ukraina jest atakowana, Polska jest otwarta na pomoc Ukrainie, stąd nikt się nie dziwi, że Ukraina stara się czerpać z tej możliwości pełnymi garściami, bo musi czerpać, tak jak i my cieszymy się, że to oni walczą z Federacją Rosyjską, a nie my musimy walczyć z Federacją Rosyjską. Ale jak to może wyglądać na przyszłość? Ale nie powiem o przyszłości, to powiem o przeszłości. Jak byłem marszałkiem Senatu, to marszałek... Przeszłość była trudna. A przeszłość była bardzo trudna. Ale jak byłem marszałkiem, to byłem przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Polska, Litwa, Ukraina. My się bardzo często spotykaliśmy, bardzo często rozmawialiśmy.
mówiliśmy, ale atmosfera tych rozmów była bardzo dobra. Mieliśmy punkty, co do których nie mogliśmy się dogadać. Wiadomo, czego dotyczyły, prawda, to był Wołyń, to były, prawda, możliwości pracy PN-u na terenie Ukrainy. To były rzeczy, które nam też towarzyszyły, ale atmosfera naszych spotkań była bardzo dobra. Ten klimat rozmów, widać było, że jakby to powiedzieć, że jest chemia między naszymi politykami, między politykami Polski, Litwy i Ukrainy. My się rozumieliśmy, mówiliśmy ciągle, że jesteśmy ambasadorami, że będziemy zabiegali o to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej i żeby była członkiem NATO. To nie wzięło się z Rzeczpospolitej unosił się cały czas. Tak jest, tak to było i często o tym zresztą mówiliśmy i wspominaliśmy tamte czasy i nikt się tego nie wypierał, a z tego był, każdy z nas był z tego bardzo dumny i też wybiegaliśmy w przyszłość. No, oczywiście nikt z nas nie myślał o tym, co się dzieje w tej chwili, już setny dzień za wschodnią granicą, ale mówiliśmy o rozwoju Ukrainy, o współpracy z Ukrainą, o zacieśnianiu tej współpracy, bo przecież nawet współpraca gospodarcza, ta wymiana gospodarcza między dużymi krajami, Polską i Ukrainą, wcale nie była duża, pomimo tego, że nie było wojny i takie możliwości były, prawda? Więc tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. Odbudowa Ukrainy. Miejmy nadzieję, że ta wojna nie będzie trwała długo i zakończy się korzystnie dla Ukrainy, korzystnie dla Europy i że będziemy odbudowywali Ukrainę i na pewno tutaj Polska jako taki hub, który w tej chwili jest hubem wspierania Ukrainy, ale również i Ukraińców, którzy do nas przybywają, których gościmy, jak powiedział pięknie pan prezydent, bo tak jest w rzeczywistości. I Polska będzie razem z Ukrainą stanowiła bardzo dużą siłę w Europie, ale przede wszystkim no, chcemy, żeby nie było wojny. No, chcemy, żeby chcemy to przecież nie politycznie, tylko no, wszyscy. I tutaj bardzo cieszę się, że mamy jedno, no, prawie jednoznaczne, bo znowu moglibyśmy wrócić do pierwszego bohatera, do pytania bohatera pierwszego pytania i tej wypowiedzi pana marszałka Grodzkiego. Też myślałem, że powie, wyrazi jakieś zażenowanie, jakoś, no co źle, przecież politycy nie robią wszystkiego dobrze, no czasami popełniają błędy. No, trzeba powiedzieć, popełniłem błąd. Tak jak przed chwilką pani redaktor rozmawiała na temat Polskiego Ładu, no tam popełniliśmy błąd, no przeprosiliśmy i robimy korektę. Mam nadzieję, że dobrą korektę. Jak patrzę i słuchałem pana ministra, a również i czytałem dużo na ten temat, to myślę, że ta korekta będzie dobra. Panie marszałku, to zmieniamy temat, bo Senat pochylił się nad nowelizacją zaproponowaną przez pana prezydenta, nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, ale pochylił się w swoim stylu i tam dopisał sporo rzeczy. Krajowa Rada Sądownictwa mówi, że zresztą niezgodnie z konstytucją Krajowa Rada była pominięta z opiniowania tego projektu. No, już nie chcę wchodzić w szczegóły zapisów tych zmian senackich, ale one między innymi pozbawiają dzisiejszych sędziów Sądu Najwyższego możliwości kiedyś orzekania w Sądzie Najwyższym. To też trudno zrozumieć, no bo przecież ci ludzie nie zostali skazani, nie są przestępcami, dlaczego akurat mają być wykluczeni. Ale jakby zostawiam tę sprawę na bok. Chciałam zapytać, czy pan nie ma wątpliwości co do tego, że państwo, że większość rządząca, bo rozumiem, że tych zmian jednak nie popiera, no skutecznie je wyeliminuje w Sejmie z projektu. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Tu pokazaliśmy zwarte działanie. Mówię tutaj o Sejmie, także te poprawki, które absolutnie wykraczają poza zakres procedowanej ustawy, ale w ogóle też i to kiedyś Platforma Obywatelska mówiła, no ale 180 artykuł Konstytucji jest absolutnie tutaj łamany, więc Platforma kreuje fałszywą, nienaturalną rzeczywistość. I to czekamy na Sejm. Sejm w przyszłym tygodniu, jestem przekonany, że odrzuci. I ta nowela, którą zaproponował pan prezydent, będzie absolutnie wystarczająca do sprawy, która wczoraj miała miejsce, o której pani redaktor już mówiła, KPO. Też bardzo ważne, istotne i te środki będą płynęły do Polski. Już rozmawialiśmy na temat jutrzejszego wydarzenia Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniejsze wybory to w ogóle rozpatrywany scenariusz, czy nie? Nie, no to
Mogę powiedzieć tak, no mamy złe doświadczenie ze skracaniem kadencji. Ja mówię tutaj teraz jako polityk Prawa i Sprawiedliwości. No, chcemy tutaj ale mamy zupełnie... też niecodzienne okoliczności. No, Polska no mamy, ma niecodzienną okoliczność. Mamy niecodzienną, ale dlaczego mamy robić przyspieszone wybory? No, owszem, mamy pewną kolizję. Kolizję dotyczącą terminu wyborów samorządowych i wyborów do parlamentu. Przypadają obydwie daty na jesień przyszłego roku. Nie wyobrażam sobie dwóch kampanii i wyborów i do parlamentu, no właśnie, i do samorządu. Pan minister Szefernaker w jednej z dzisiejszych gazet mówi o tym, zdaje się, że w Polsce The Times mówi o tym, że no, być może wybory samorządowe odbyłyby się nieco później, na przykład wiosną 2024. Znaczy, ja jestem gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania, przedłużenia. Też warto pamiętać, że 4 lata przedłużona jest kadencja samorządów, także byłaby to aż 5,5-letnia kadencja samorządu, ale takie rozwiązanie chyba jest najlepszym rozwiązaniem. I ja jestem gorącym zwolennikiem tego, aby wybory do parlamentu odbyły się w terminie konstytucyjnym. Mm-hmm. A jak pan patrzy na to, co dzieje się po stronie opozycyjnej? Pan przewodniczący Donald Tusk zapowiadał, jak przybywał do polskiej polityki po raz kolejny, że jego celem jest, no po pierwsze, zwycięstwo w wyborach, ale też zwycięstwo na czele jednej listy skupiającej całą opozycję. Mówił, że z tego chce być rozliczany. To jest jego priorytet. No cały czas trzyma się tej koncepcji. To jest koncepcja pana zdaniem do zrealizowania? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będzie to bardzo, bardzo trudne. Wczorajsza wypowiedź pana posła Poncyliusza, któremu bliżej do Korwin-Mikke, to tutaj ze zdumieniem patrzyłem naprawdę wielkim, jako polityk, który siedzi w tej polityce już 20 lat. Przecierałem oczy ze zdziwienia, no ale wszystkie scenariusze są możliwe, więc nie wyobrażam sobie jednej listy opozycji. A taką listę już mieliśmy. Mieliśmy do Europarlamentu, poradziliśmy sobie, Prawo i Sprawiedliwość wtedy wybory wygrało i to w cuglach, więc nawet jeśli będzie ta jedna lista, to też sobie damy radę. Jesteśmy partią profesjonalną, profesjonalnie przygotowujemy się do wyborów. I... Ale jak pan patrzy, no tak. co panu podpowiada instynkt polityczny? Czy to, że Donald Tusk cały czas mówi o tej jednej liście, choć wszyscy inni mówią nie, 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 to jest po prostu jego sposób w tej chwili na zaistnienie w polityce i przedstawienie siebie jako tego lidera no, i zbudowanie swojej pozycji, czy naprawdę chce tej wspólnej listy? Ja myślę, że wybieram tą pierwszą odpowiedź, panie redaktor, nie tą drugą, bo myślę, że sam Donald Tusk, no przecież możemy dużo zarzucić panu premierowi Donaldowi Tuskowi, no ale to jest człowiek inteligentny, więc myślę, że nie wierzy w to, co mówi. Po prostu gra na siebie i na jako lidera opozycji. Myślę, że taka jest jego w tej chwili myśl przewodnia, czy działania przewodnie. SLD powstała. Tak, w zasadzie się odrodziło Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, więc to nie jest dokładnie to samo, kiedy się tą nazwę rozwinie, ale w skrócie dokładnie to samo. 3 nazwiska za tym stoją, między innymi pani poseł Senyszyn, wicemarszałek Senatu i pan poseł Kwiatkowski. To w zasadzie wszystkich wymieniłam. Czy pana zdaniem to jest, no właśnie, jaka jest geneza stworzenia tego SLD odnowionego? Czy to chodzi o to, żeby pan, czy jakieś ręce Platformy Obywatelskiej w tym projekcie wzięły udział? Bo tak też sugerowali posłowie Lewicy, gdy ta grupa się odłączała od Lewicy, że tam właśnie ja mogę powiedzieć, że siedzę w zabiegi. Senacie vis-a-vis pani wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, byłej wiceprzewodniczącej Wiosny, później wstąpiła czy przyłączyła się do PPS-u, teraz tworzy SLD. To rozumiem, to jest trzecia formacja polityczna od początku kadencji, czyli niecałe 3 lata, już trzecia formacja polityczna, ale cały czas głosuje z Platformą Obywatelską, cały czas jest właściwie mentalnie z Platformą Obywatelską, no i w sposób taki sztuczny poszerza spektrum tej wymarzonej przez Donalda Tuska jednej listy w wyborach parlamentarnych. Tak mi się wydaje. No,
To jest już czwarta formacja na lewicy, bo jest Młoda Lewica, jest Razem, jest Stara Lewica, jest PPS, no i teraz tworzący się SLD. No tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że PPS raczej się politycznie nie liczy. W tym momencie to jest jeden parlamentarzysta, senator. Cała reszta, czyli Razem, kiedyś Wiosna i kiedyś SLD, no wszyscy tworzą nową lewicę, czyli jedną formację. Jak na razie występują wspólnie. Panie redaktorze, ja odpowiem tak jak odpowiadał na tego typu pytania Adam Małysz. Mówił, że się koncentruje na swojej działalności, na swoim skoku. My chcemy po prostu wygrać wybory, nie bardzo się interesując tym, co się dzieje po bokach. Owszem, ja rozumiem, spoglądając... Adam Małysz mógł tak powiedzieć, bo on skacze sam, ale państwo akurat skaczą ale my wszyscy musimy zadbać. Ja mówię my wszyscy, mówię tutaj w tej chwili o członkach Zjednoczonej Prawicy. My wszyscy musimy zadbać o to, żeby... I temu służy ta reorganizacja Prawa i Sprawiedliwości? Nie reorganizacja. No i tak, te okręgi wyborcze to bardzo dobry pomysł. Już się do tego przygotowujemy. Ja już sam właściwie działam w swoim okręgu wyborczym, ale nawet ta informacja o tym, że ten okręg powstaje, już jakoś zmobilizowała mnie bardziej. Już rozmawiam, spotykam się z działaczami politycznymi, partyjnymi, samorządowcami. Także ten okres taki, który był jednak okresem, w którym nasza aktywność była zminimalizowana. Mówię tutaj o okresie pandemii, o okresie epidemii. No w tej chwili musimy pracować. Zresztą jest taki głód w tej chwili. Bardzo dużo ludzi przychodzi do biura. Ludzie chcą spotkań, chcą rozmawiać, chcą debatować, chcą rozmawiać o problemach. Czyli te dwa lata zamknięcia covidowego teraz chcą w jakiś sposób nadrobić. Odrobić, tak. Dobrze, tak. Panie Marszałku, to na koniec, bo spoglądam, mamy dosłownie chwilę. Powracamy do tego programu Zdrowe Życie. Pan powiedział o tym, cytując te zasady, że 53%. No 53%, w każdym razie bardzo dużo, bo to bardzo dużo. Połowa zależy od nas. No to oprócz tego, że powinniśmy jednak się badać co jakiś czas. Tak, i tu ten program to jest duża szansa na to, żeby po prostu to zrobić skutecznie, szybko, gdzieś tam blisko swojego miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Ale też na co powinniśmy zwracać uwagę? Na co pan by nas uczulił? Bo są być może jakieś takie symptomy, które nie dla każdego są oczywiste, że coś jest nie tak. A już pan, jako lekarz, jak to słyszy, to już ta czerwona lampka, powiedzmy pomarańczowa się zapala. Więc to najgorsze, że nie ma żadnych symptomów. Na początku nie ma. Nikt nie będzie wiedział, że ma podwyższony cholesterol, nikt nie będzie wiedział, że ma lekko podwyższone ciśnienie i nikt nie będzie odczuwał tego, że ma podwyższony poziom cukru. Więc dlatego trzeba się zbadać. I to nie badać się wtedy, kiedy ma się symptomy, tylko wtedy, kiedy Czyli to jest właśnie bardzo dobra porada, nie czekać. Nie czekać, wtedy, kiedy człowiek jest zdrowy, badać się regularnie. Przecież jadąc naszym samochodem na przegląd techniczny, no mamy założenie, że on jest zdrowy, że on jest sprawny, prawda? Że będziemy mieli pieczątkę, więc tak samo powinniśmy traktować swoje zdrowie. Idziemy, zbadamy się, mamy pieczątkę, jesteśmy zdrowi, za rok, za półtora, za dwa, następne badanie. A w międzyczasie powinniśmy pamiętać o aktywności fizycznej, o tym, żeby nie palić, żeby nie nadużywać alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Zdrowo się odżywiać i wypoczywać, bo też bardzo dobrze, że dużo pracujemy, ale też powinniśmy odpoczywać, powinniśmy wystarczającą ilość godzin spać. No więc tych elementów takich prozdrowotnych jest bardzo dużo. Zapominamy o tym w nawale pracy. Ja tak bardzo chciałem powiedzieć ładnie, mówię, chociaż sam też nie stosuję się do wszystkich zaleceń. Też często się zdarza, że późno wieczorem przychodzę i przypominam sobie, że jestem głodny i otwieram lodówkę. To jest mój chyba taki grzech główny. No ale grzechów głównych można się też i pozbyć. No właśnie, ale to można, rozumiem, czasami zgrzeszyć, ale chodzi o to, żeby ten grzech nie był stylem życia. Żeby nie był stylem życia, tak. No powinniśmy dbać o zdrowie, mieć tą świadomość, że bardzo dużo od nas zależy. Że większość od nas zależy, bo 53% to jest większość. I tutaj stawiamy kropkę. Pan marszałek Stanisław Karczewski był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.